for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Tą temperatura jest? Wyrównaj. Wiesz, to minus 100 stopni jest. No, 9, ale wygląda jak minus 100 stopni i tak się czuję, jakbym miał minus 100 stopni. No, już fajnie wrócić na swoje śmieci, fajnie trochę wrócić do treningów. Dzisiaj sobie zrobię małą obiegóweczkę. Mianowicie sztanga prosta, wyciąg, ale zmienimy drążek z tego na ten. Ławeczka prosta, z tej zrobimy ławeczkę skośną, brzuszki, gryf łamany, Herkules, a na koniec zrobimy sobie, popływamy sobie moim zawodowym jachtem. I tak to będzie wyglądało. No, już czas i koniec obijania się. Światło zgasić. Coś muszę zrobić z tym światłem, bo trochę mi przeszkadza. No, moje medaliki na mnie patrzą. To jeszcze pierwsze po 3 miesiącach treningu srebro na mistrzostwach Europy w... O, tu jest napisane. Na mistrzostwach w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku. No i to chyba na początek tyle. Później coś tam, jeszcze kilka rzeczy wrzucę. Nie patrzeć w telefon, tylko na swoje odbicie najlepiej, bo będzie to wyglądało jakby nie interesował się. Cześć. O, jeszcze rękawiczki zostały. Najlepsze rękawiczki do treningu, jakie mogą być. Żadne Super Pro, Lift Hang. Zwykłe bawełniane rękawiczki. Najlepsze na świecie. Odkąd trenuję, na siłowni używam podobnych. No, wcześniej używałem spawalniczych, ale nic innego nie zastąpi mi. Chociaż trochę mógłbym je wyprać czy coś. Nie zastąpi mi tych rękawiczek. Najlepiej się w nich trenuje. Nawet czasami dobrze można obsługiwać ekran. Cześć, z tej strony ja, Bielos Bartłomiej Kruszyna. Nie nagrywałem trochę na kanał. No, z prostego względu dostałem 2 strajki ze względu na to, że używałem aplikacji w telefonie, z którą składałem filmy i wrzucałem z niej free tracki, sample muzyczne, które były z biblioteki tak zwanej OpenSquare, czyli dostępnej za darmo. O, lepiej mi oświetla z tej strony. Trochę broda mi przeszkadza, muszę ją chyba zgolić. I włosy w ogóle zgolić, jak ja wyglądam. I okazało się, że niestety nie są do wolnego użycia i dlatego dostałem do 2 filmy 2 ostrzeżenia, które nie ściągają kanału, nie zagrażają żadnemu użytkowaniu, ale następnym razem, gdy wrzuciłbym film lub zostałby wykryty film, bo musiałem usunąć niestety 2, nie 3, 2. Dwa musiałem usunąć niestety z kanału, bo dostały żółtą flagę i papa, do widzenia. No, jednym z nich... Ktoś dzwoni! No, Wojtek załapał się. Znaczy mój kolega załapał się. O, zegarka nie włączyłem. Tu, ile tam wyszło? No? Trochę przesiedziałem po rozmowie, ale około... Graj muzyko, graj... Godzinki. Wyłącz się i daj podsumowanie. Godzinka 90, 1000 spalonych kalorii. Generalnie... O, przepraszam, podsumowanie sobie czytałem na zegarku. No i teraz mam nadzieję, że to się poprawi, bo zniknęło żółte oznaczenie na kanale, więc będę mógł wrzucać z powrotem bez strachu. Teraz odkryłem, że jeszcze mam na moim komputerze stacjonarnym Sony Vegas, więc prawdopodobnie będę składał filmy takie dłuższe na komputerze w Sony Vegasie, gdzie będę sam mógł sobie dobierać pewne rzeczy i będę wiedział, że korzystam z
bibliotek darmowych zasobów lub sam sobie zrobię w programie. Też mam taki stary program do składania ścieżek dźwiękowych, więc sobie zrobię ścieżkę dźwiękową praktycznie sam. No i taki tam wstęp. Przepraszam wszystkich za to, że takie długie nieobecność, ale generalnie ci, którzy śledzą mój Instagram, to mniej więcej wiedzą, że byłem teraz z dziewczyną na Malcie. Polecam, nie polecam. Moja dziewczyna powiedziała, że nie poleca, bo widziała takiego karalucha. No, taki był pod łóżkiem. No dobra, no taki. No, wylazł gdzieś z wentylacji. Ja myślałem, że przyszedł z balkonu, bo zostawiliśmy otwarty balkon. Ale Maltę do zwiedzania polecam, jak najbardziej. Malta jest za fajna. Malta jest podzielona na dwie, trzy części jak naprawdę. Maltę jako wyspę główną, Gozo jako wyspę poboczną. Jeszcze tak mała wysepka, gdzie tam wszystkie kutry pływają, zobaczyć Błękitną Lagunę i w ogóle. No teraz było około 25 stopni mieliśmy. Kolejne połączenie. Nie! Teraz cię odrzucam, bo cię nie znam. Pyk. No. I około 25 stopni, więc myśmy bujali się po wyspie autobusami. Bardzo wygodny system jest. I tak. A. Trzeba się uzbroić w pakiet internetu. Pomyśleć o tym, że to nie jest Polska i u nas jest bardziej rozwinięta sieć internetowa i bardziej rozwinięta sieć komunikacji telefonicznej i komórkowej. Tak, tam było 3G. 3G. Nie było zasięgu często. W hotelu mieliśmy internet. Może jak wszyscy wyszli, to był internet, albo jeszcze nie przyjechali. To był internet, tak, był. Dlatego nie wrzuciłem niczego oprócz kilku zdjęć. A zresztą polecam jak najbardziej. Jest mnóstwo rzeczy do oglądania, nadźgane jest rzeczami. No i ten śródziemnomorski klimat po prostu, gdzie poszedłem sobie ulicą, wziąłem sobie kaktusa, zerwałem sobie kaktusa, otworzyłem, zażarłem kaktusa i poszedłem dalej. I nie umarłem. Więc polecam. Trzeba się uzbroić naprawdę to, że nie jesteśmy w Polsce, gdzie podobno jest chujowo. Nie, nie jest. Uwierzcie, że nie jest. W tych krajach tam na zachodzie czasami jest gorzej niż u nas. Tak, no to tyle mniej więcej z podróży na Maltę. A, jeszcze jedna sprawa. Jeśli macie możliwość i taki zasób finansowy, to wynajmijcie sobie samochód. Malta jest na tyle dużą i małą wyspą, że wszędzie objedziecie sobie wszystkie rejony. Jeszcze wszędziecie sobie do promu i pojedziecie sobie na Gozo i objedziecie sobie Gozo. Więc można sobie zaplanować tak, że w przeciągu tygodnia można zobaczyć wszystkie, a nawet wszystkie atrakcje. No. A poza tym, no akurat tą wycieczkę to sfinansowała mi moja dziewczyna, bo ja niestety... Tak, sfinansowała moja dziewczyna. Mhm. Tak, jestem biedny. No niestety. I bez moich patronów i wsparcia no nie byłoby pewnych rzeczy, których opowiem za chwilę. Poczekajcie chwilę, bo coś tam się dzieje.